50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Teresy i Tadeusza Brzęczków, Salomei i Czesława Marczaków, Marianny i Jana Smarzychów, Krystyny i Janusza Szczurków, Marty i Zenona Lesieckich. Drodzy jubilaci, przypadł mi dziś w udziale miły i honorowy obowiązek uczcić z wami wasze wspólne przeżyte 50 lat. Życzę wam, drodzy małżonkowie, wielu radosnych, słonecznych lat dalszego życia, pociechy z waszych dzieci, wnuków, prawnuków. Życzę wam, abyście w gronie swoich najbliższych w dobrym zdrowiu doczekali następnej jubileuszowej uroczystości. Drodzy małżonkowie, zostaliście odznaczeni przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Ale wśród nas jest para, która w tej chwili już przeżyła z sobą 60 lat. Proszę więc teraz pana prezydenta o dokonaniu aktu odznaczeń. Odznaczeń pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oznaczam pana medalem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować państwu tak wspaniałego jubileuszu. W czasach, gdy małżeństwo potrafi się rozpaść z dnia na dzień, bycie razem przez 50, czy jak państwo 60 lat, to naprawdę wspaniały wynik. Zapewne i w państwa małżeństwie były gorsze i lepsze dni, ale jestem przekonany, że tych lepszych było zdecydowanie więcej. I tych dobrych dni życzę państwu na kolejne dziesięciolecia. Życzę dużo zdrowia, radości, uśmiechu. Ale przede wszystkim życzę miłości, bo bez miłości nie byłoby tych złotych godów. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dla nas tylko jeden raz, te kilka chwil, że się prosi, aby przypomnieć miniony czas. Chwileczkę. Jeśli można. Jak miło nam przyjaciół mieć w dniu dla nas tak wspaniałym. Trudno powiedzieć, czego chcieć. Może dziś człowiek z włosem w całości posiwiałem. Dzień
dzieci, wnuki, prawnuki naszą pociechą. Tak przecież jest od wieków bywało, a na sukcesy dla nas uciechą, choć czasem więcej by się przydało. O dzięki trzeba wielu słów na ręce złożyć gospodarza, aby w swej ciężkiej pracy znów dla innych dobra mógł przystarzać. Niech całe miasto się rozwija, o młodych pamięta, o seniorach nie zapomina, bo dobro przez nie stworzone nie przemija, lecz z każdym rokiem o szczebel się wspina. Dziękuję. Piękny jubileusz, serdecznie gratulujemy. Proszę powiedzieć, łatwo było wytrwać do tego czasu, do tego momentu? No, życie jest jakie jest. Raz pod górkę, raz z górki. Ale oby gorzej nikomu nie było. I cieszyli się z tego, co mają, do czego doszli. Chyba podniosła uroczystość dzisiaj dla Państwa. Bardzo, bardzo uroczyście. Zawsze przy takich okazjach pytamy o receptę na i miłość, i długowieczność związków małżeńskich. Cel, praca, wspólne zainteresowanie, no i kontakt ze środowiskiem, praca dla środowiska, bo my cały czas pracowaliśmy ze środowiskiem i dla środowiska i to chyba nas wspólnie trzymało.